Jeszcze nie. Dziękuję bardzo. Proszę panią wiceprzewodniczącą o odczytanie RODO. W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż sesja, która będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym, będzie nagrywana, a jej przebieg zostanie opublikowany w serwisie esesja.pl na stronie internetowej Gminy Iwanowice oraz w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iwanowice. Jeżeli ktoś z Państwa tu obecnych nie wyraża zgody na umieszczenie swojego wizerunku na wymienionych serwisach oraz stronie internetowej, proszę o zgłoszenie tej informacji w chwili obecnej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, czyli do porządku obrad. Czy są jakieś propozycje do porządku obrad? Pan wójt. Tak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, ja chciałbym zgłosić do porządku obrad uchwałę dotyczącą nieodpłatnego przejęcia działki numer 232/3 położonej w miejscowości Damice. W ubiegłym tygodniu mieszkaniec, bo ta pani mieszka w Przeginii, w gminie Jerzmanowice, natomiast ma tutaj działkę na terenie naszej gminy, zgłosiła się z wnioskiem o to, żebyśmy przejęli od niej działkę, którą de facto użytkujemy, bo tam już jest nawet asfalt położony na jej działce. To chodzi o drogę gminną, która łączy Babią Górę z Damicami, czyli to jest ten odcinek tutaj pod górę na samym dole. No i to jest 4,5 ara, w związku z tym tutaj propozycja takiej uchwały. Bardzo proszę o przyjęcie jej do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja też chciałbym zgłosić jeszcze jedną uchwałę w sprawie powołania Komisji Doraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców z dnia 18 sierpnia 2021 o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2020 roku o referendum lokalnym Dziennik Ustaw 2019, pozycja 741. Drodzy Państwo, proszę o przegłosowanie, czy Rada przyjmuje te dwa wnioski do porządku obrad. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Teraz przegłosujemy cały porządek obrad z tymi dwoma punktami. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu następnego, punktu numer dwa. Informacja wójta, przepraszam, jeszcze jest jeden punkt, tak, przepraszam uprzejmie, jeszcze jest jeden punkt, czyli przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Państwo otrzymaliście protokół z poprzedniej sesji, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. A zatem proszę o przegłosowanie protokołu. Dziękuję. Teraz przechodzimy do punktu 2. Informacja wójta gminy Iwanowice z działalności międzysesyjnej. Panie wójcie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, kilka takich najważniejszych spraw. Zakończyliśmy, no tak, można tak powiedzieć. W tym tygodniu dokonaliśmy odbioru już końcowego rynku w Sieciechowicach. Tam są jeszcze drobne poprawki związane ze studnią i, jeżeli dobrze pamiętam, z terenami zielonymi, ale generalnie inwestycje żeśmy odebrali i złożyliśmy też do PIMB-u w dniu wczorajszym komplet dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zatem, proszę Państwa, kolejna duża inwestycja rewitalizacyjna na terenie naszej gminy, można powiedzieć, jest zakończona.
koszt duży, bo w sumie to nas wyniesie ponad 2 200 000 zł. Natomiast serdecznie zapraszam do Sieciechowic. Wygląda rzeczywiście bardzo ładnie i myślę, że we wrześniu, bo Marsz już, czyli instytucja, która nam dała środki na związanie, na wykonanie tej rewitalizacji, Marsz się zapowiedział już we wrześniu na kontrolę, a więc myślę, że będzie okazja, żeby przy okazji też zobaczyć salę gimnastyczną w Sieciechowicach, bo oficjalnie przedstawiciele MAR-u również jej nie widzieli. No i właśnie rynek w Sieciechowicach, a więc takie spotkanie chciałbym gdzieś w połowie września zorganizować. Podsumowując tą inwestycję, no ona trwała trochę długo i myślę, że zdecydowanie za długo. To też jest jakaś nauczka dla gminy na przyszłość, żeby te przetargi nie rozciągać, termin realizacji inwestycji nie rozciągać zbyt długo w czasie, bo to wykonawcę demobilizuje i efekty są jakie są, czyli zawsze odkłada, bo gdzieś tam pewnie znajduje po drodze inne dodatkowe roboty. Natomiast podsumowując to wszystko i patrząc na dzisiejszy wzrost cen, to i tak wydaje się, że zrobiliśmy to za dobre pieniądze, bo dzisiaj pewnie ta inwestycja by kosztowała przynajmniej 30% więcej. Zapraszam do Sieciechowic, naprawdę duże zmiany, a jeszcze nie wszystko zostało skończone, bo jeszcze się pojawią tereny, pojawią się donice z nasadzeniami, no i pojawi się tutaj to przykrycie dla studni, które mam nadzieję też zmieni wizerunkowo wygląd tej studni. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o rynek w Iwanowicach, to jak Państwo pewnie zauważyliście, została zrobiona ta część prawa, gdzie będzie przystanek, a więc autobus już parkuje na kostce. No i teraz jest najgorsza część, czyli ta środkowa, gdzie będziemy musieli dokonać między innymi modernizacji kanalizacji. Tam wykonawca już przystąpił razem ze spółką do tych prac. Tam będzie przebudowany jeszcze sieć telekomunikacyjna, bo mamy te słupy, ich jest za dużo i chcemy tam przynajmniej jeden słup usunąć. No i będziemy wykańczać jak gdyby tą część główną, czyli tą taką no właśnie dla mieszkańców, gdzie są ławeczki, gdzie jest fontanna, gdzie będą tam właśnie miejsca do ruchu pieszego. Kanalizacja sanitarna, proszę Państwa. Maszków powinien być skończony we wrześniu. Wykonawca kończy ulicę Prostą i w zasadzie już zaczyna pracę też na Zamościu, dobrze mówię, tak? Na Zamościu. Czeka go do wykonania najtrudniejsza rzecz, czyli trzeba przejść z Zamościa pod rzeką i przewiertem przejść przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe i wyjść tam w górę na parkingu i połączyć się ze studnią i z przepompownią, która jest przy ośrodku zdrowia. Zatem najtrudniejsza rzecz do wykonania w najbliższym czasie, jak to się uda zrobić, tam mamy Maszków cały jak gdyby zrealizowany na tym etapie, który gdzieś tam był zaplanowany i tutaj nie powinno być kłopotów. No i kwestia Grzegorzowic, czy bardziej Sieciechowic w kierunku Grzegorzowic. No mam nadzieję, że za chwileczkę te prace się rozpoczną i będzie to kontynuowane. Plac zabaw. Jak Państwo wiecie, będziemy w tym roku realizować wymianę placu zabaw przy szkole w Naramie z tego projektu LGD i w Lesieńcu. No mamy wybranego wykonawcę, tylko znowu mamy problemy z podpisaniem umowy i wejściem w teren przez wykonawcę, ponieważ termin realizacji tego projektu w umowie z Urzędem Marszałkowskim to jest, jak dobrze pamiętam, początek września, a my mamy już koniec sierpnia, tak? A więc jest nierealne, żebyśmy, proszę Państwa, w ciągu 2 tygodni zrealizowali takie zadanie. Zatem no, musimy mieć zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie okresu realizacji przynajmniej o 1,5 miesiąca. No ale no niestety urząd ma swoje procedury, teraz czekamy na opinię LGD, zanim ta opinia LGD znowu trafi do urzędu. No, ja mam tylko nadzieję, że to się uda zrobić, no bo jeżeli to będzie faktycznie to tak trwało, bo już straciliśmy ponad miesiąc czasu, no to rzeczywiście przyjdzie jesień albo nie daj Boże zima i okaże się, że my tej inwestycji nie zrealizujemy, ale no czekamy w tej chwili na aneks do umowy z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli tylko go otrzymamy i będzie wydłużony okres realizacji projektu, to wykonawca obiecał, że w ciągu maksymalnie miesiąca wykona te zadania. Od, proszę Państwa, dnia jutrzejszego rozpoczynają się zebrania wiejskie. Serdecznie na nie zapraszam mieszkańców, radnych, oczywiście sołtysów. Wszyscy, no, sołtysi będą je organizować, a więc pewnie będą obecni.
Zaczynamy, proszę Państwa, jutro na Widomej i w tym tygodniu jeszcze jest Lesieniec. Potem mamy rozpiskę kolejnych miejscowości, kolejnych dni. No ciężka praca przed nami, bo po pierwsze no, musimy podzielić budżet na przyszły rok, jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, no ale też to, co już Państwu wielokrotnie mówiłem, no realnie podejść do tych możliwości finansowych gminy, bo tak naprawdę na dziś nie wiemy w ogóle, jakie będą dochody gminy w roku przyszłym i ja mam nadzieję, że tutaj będziemy wspólnie tonować zapędy mieszkańców w zakresie jakiegoś tam wielkich działań inwestycyjnych, bo po prostu może się okazać, że od stycznia będzie nam brakowało na wydatki bieżące, a więc o jakich inwestycjach w ogóle mowa w tej sytuacji. No ale o tym wszystkim będziemy, proszę Państwa, na tych zebraniach wiejskich pewnie rozmawiać i serdecznie na nie zapraszam. I jeszcze dwie takie ważne informacje. Podpisaliśmy porozumienie z Sądem Rejonowym w Krakowie i od 1 września będzie można na terenie naszej gminy uczestniczyć w zdalnych rozprawach sądowych. A jest propozycja sądu. Nie tylko tą umowę podpisali z nami, ale Michałowice już to wdrażają, a teraz z kolei jest na naszą gminę Słomniki i Skałę. To umożliwi mieszkańcowi przede wszystkim załatwienie tej sprawy sądowej na miejscu, nie będzie musiał jechać do Krakowa. Tutaj szykujemy takie pomieszczenie, będę o tym za chwileczkę mówił, w kontekście zmian w budżecie. No i tutaj w dobrych warunkach, oczywiście w sposób anonimowy, bez tam podsłuchiwania przez kogokolwiek, ten mieszkaniec będzie mógł uczestniczyć w rozprawie sądowej. Kolejna sprawa i to też pozytywna. W tym miesiącu pani mecenas tutaj mówiła mi, że prawdopodobnie w poniedziałek podpiszemy porozumienie ze spadkobiercami pana Michała Znamirowskiego, a więc rozwiążemy problem tutaj tych wszystkich zaszłości związanych z sprawami sądowymi. Tam nam te kwestie w NSA gdzieś jeszcze cały czas wiszą, te pozwy, które pan Znamirowski wytaczał. Oczywiście to bez szkody dla budżetu gminy Iwanowice, tutaj spadkobiercy zaakceptowali te wszystkie nasze propozycje. A więc to wszystko powinno być rozwiązane, myślę, jeszcze w tym miesiącu. To tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak Pan Wójt powiedział, będą zebrania te wiejskie. Ja bym bardzo prosił wszystkich radnych, żebyście uczestniczyli w tych zebraniach, żeby jednak ten budżet, który jest to montażu na rok 2022, żeby był do realizacji. Nie ma żadnych już pytań do pana wójta? Nie ma. A zatem przechodzimy do następnego punktu. Informacja przewodniczącego rady ze zgłoszonych interpelacji i zapytań radnych. Takich nie było, a więc przechodzimy do następnego punktu, czwartego. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022. Proszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty o panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni goście. Komisja w związku z wynikającej z jej pracy Rady Gminy w dniu 23 sierpnia udała się na wyjazdową komisję objazdową szkół odnośnie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. I tak, wizytację rozpoczęliśmy od szkoły w Damicach. Szkoła jest przygotowana na przyjęcie dzieci. Liczba dzieci w roku szkolnym to jest 191, przedszkole 48. Warunki lokalowe, tu pani dyrektor sugerowała, że znośnie z tą liczbą dzieci są, no jest ciasno, ale tam są plany, aby się wszystko udało zrealizować, ale w tym roku szkolnym raczej te dzieci zmieszczą się i będą się miały gdzie uczyć. Tu pani dyrektor nam zasugerowała, że zatrudni psychologa w związku z powrotem dzieci po pandemii do szkoły, czyli z tymi problemami, które mogą się tam gdzieś pojawić z tą sytuacją. Kadra jest pełna, atmosfera dobra, nastawienie bardzo dobre, więc szkoła jest przygotowana. Potem udaliśmy się do Naramy. Pan dyrektor też powiedział, że szkoła jest przygotowana do przyjęcia dzieci, kadra jest, dzieci 196 wraz z oddziałami przedszkolnymi.
Warunki są do nauki dzieci bardzo dobre. Poza tym pan dyrektor tylko sugerował tam gdzieś z wystam dachu przeciekające rynny i plac zabaw, czyli urządzenia, które tam już się zużyły, zniszczyły i teraz nie nadają się do użytkowania. Szkoła podstawowa w Widomej i przedszkolny, oddział przedszkolny. W sumie 64 dzieci w oddziale przedszkolnym i w punkcie przedszkolnym. W szkole podstawowej 134 dzieci. I bardzo podobna sytuacja, co w Damicach, czyli przy tej liczbie dzieci brak warunków lokalowych do wypełnienia tej. Ale w tym roku raczej to będzie zrobione. Tam nas pani prezes i oprowadziła po piwnicach, które zostały osuszone w ostatnich opadach deszczu. Tam zostały nowe tynki położone, ale jednak czuć ten zapach tej wilgoci, tego wszystkiego, które się wiąże z opadami deszczu. Ale zostało to w miarę zrobione i to wszystko tam na dole będzie funkcjonować. Tylko że od razu widać, że jednak edukacja w części piwnicznej no nie ma raczej sensu. No nie ma raczej sensu. Też tam była rozmowa odnośnie rozbudowy szkoły. Tam stowarzyszenie ma zmianę koncepcji, czyli nie rozbudowę dachu, tylko jednak lepszym rozwiązaniem byłoby dobudowa skrzydła do istniejącej szkoły. Ale szkoła jest przygotowana, kadra jest, także rok wspólny się rozpocznie w porządku. Szkoła podstawowa Poskitów. No tutaj nas też fajnie zaskoczyło. Jest nowa tak jakby odsłona we wejście do szkoły, czyli rozjaśniona szkoła, odmalowana. Nowy organ prowadzący szkołę zadbał, żeby ta szkoła na przyjęcie tych dzieci wyglądała bardzo przyjemnie. Jest jasno, co było przedtem ciemniej, teraz jest jasno. Wszystko zorganizowane, czyli kadra, te warunki dla dzieci poprawione. Odmalowane nowe drzwi wejściowe, nowe drzwi do klas, także że fajnie to jest zrobione. Widać, że to jest taka nowa odsłona wewnętrzna szkoły. Dzieci 118, kadra zabezpieczona, tam gdzieś tylko jakieś przecieki dachu, ale to są zgłoszone w ramach gwarancji. No i wojsko szkolne, bo to wojsko asfaltowe, to pani prezes mówiła, że rzeczywiście tam dzieci obijają kolana cały czas, no jest takim w sumie do ćwiczeń trudnym. No a boisko trawiaste zniszczone przez dzikie zwierzęta z racji tego, że jest nieogrodzone. Szkoła Sieciechowice, kadra pełna, dzieci 115. No wspaniała nowa sala gimnastyczna, wygląda to bardzo fajnie. Nawet w środku jest bardziej więcej przestrzeni niż na zewnątrz ten budynek pokazuje. Szkoła jest przygotowana na przyjęcie dzieci. Tam jakieś drobne odpadanie tynku, no wiadomo, że w ramach eksploatacji budynki się coś tam dzieje, gdzieś zalewanie. Szkoła w Celinach, tu pani dyrektor nas oprowadziła, no klasy są już przygotowane, tam były końcowe sprzątania. No szkoła oczywiście przestronna po rozbudowie, dzieci mają warunki bardzo dobre. 187 w sumie dzieci, czyli 115 szkoła podstawowa, 24 punkt przedszkolny, 64 oddziały przedszkolne. Też będzie chyba zatrudniony psycholog, pani dyrektor, tak jest już cały czas, logopeda. No i tamto wyjście ewakuacyjne do remontu, które tam pani dyrektor nam sugerowała, czyli te stare drzwi metalowe i wymiany tam gdzieś grzejników, w których w klasach. W przedszkole w Sieciechowicach. No mieliśmy tam. Pani dyrektor akurat nie było, ale pani nam wszystko pokazały. No malowanie ścian, korytarzy. Tam pani zasugerowała, że jest potrzebny zakup routera, że nie ma wszędzie Wi-Fi, czyli zasięgu Wi-Fi w całym przedszkolu, a to jest potrzebne tam do prowadzenia zabieg. No remont kuchni, wymiana instalacji elektrycznej, no ale o tym to już wiemy od dawna. Dzieci 66 osób, czyli tyle przedszkole ma przyjętych. Potem udaliśmy się do Iwanowic, czyli przedszkole w Iwanowicach, 75 dzieci. No wiemy, no po remoncie, no sale piękne, duże, przestronne, super wyposażone. Także warunki dla dzieci w klasach, no świetne. Szkoła podstawowa w Iwanowicach. W sumie dzieci, to pani dyrektor nam przedstawiła, 164. Kadra jest przygotowana, pełna. Szkoła też no, jest odnowiona, więc wszystko tam jest z tego, no nic tam w sumie do nauki dzieciom nie brakuje.
Ta pani dyrektor tylko sugerowała, żeby zakupić nowy sprzęt do ćwiczeń na salę gimnastyczną, bo stary już jest taki mocno zdewaluowany. Ale szkoła jest przygotowana, kadra pełna, no i tylko się uczyć, nic więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, może zrobimy w ten sposób, że każdy z dyrektorów szkół lub przedstawicieli będzie mógł tu zabrać głos przy mikrofonie. I tak byśmy zaczęli. Pierwsze od Iwanowic. Bardzo proszę, panią dyrektor z Iwanowic. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwanowicach, Szkoły Samorządowej. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Państwo Radni, jak powiedział Przewodniczący Komisji Oświatowej, szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Posiadamy pełną, wykwalifikowaną kadrę. Będziemy pracować w nowym roku szkolnym o zatwierdzony arkusz organizacyjny. Opiekujemy się wszystkimi dziećmi, zapewniamy bezpieczny pobyt wszystkim uczniom. W bieżącym roku szkolnym wyremontowaliśmy łazienkę. Na parterze pomalowana została szatnia oraz wykonano ogrodzenie wokół szkoły. Dlatego bardzo gorąco dziękuję w imieniu całej społeczności szkolnej, wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, aby nasza szkoła była jeszcze ładniejsza. Oczywiście bierzemy pod uwagę zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, GIS-u i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne w celu bezpiecznego pobytu dzieci w szkole oraz zapewniamy też bezpieczeństwo wszystkim pracownikom zatrudnionym w szkole. Za współpracę bardzo dziękuję. Proszę o pytania, jeżeli są. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy bardzo. Są pytania jeszcze? Nie ma. A zatem dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy z Sieciechowic ktoś jest? Jest przedstawiciel? Nie widzę. No nie wiem, dyrektor może już zrozumiał, że jak komisja była u niego, to on nie musi już tu przyjeżdżać. Miałby. Ma wszystko zrobione i dlatego... No to tak, uważam, że powinien się pochwalić przynajmniej to, co zrobione w szkole. Przechodzimy do następnej szkoły, szkoły Celiny. Bardzo proszę panią dyrektor. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Koleżanki i Koledzy. Szkoła w Celinach, jak już tutaj Komisja Oświaty powiedziała, jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W roku szkolnym będzie uczyć się 115 uczniów szkoły podstawowej, w tym 3 uczniów narodowości ukraińskiej. Do oddziałów przedszkolnych jest zapisanych 48 dzieci, w tym jedno dziecko również narodowości ukraińskiej. Do punktu przedszkolnego 24 dzieci, łącznie 187 dzieci. W szkole pracuje 24 osoby z dyrektorem, w tym na pełny etat jest zatrudnionych 16 nauczycieli, 8 nauczycieli, przepraszam, pracuje w niepełnym wymiarze godzin. W szkole pracuje na cały etat logopeda i psycholog na 3/4 etatu. Ponieważ do szkoły zostały zapisane dzieci pochodzące z Ukrainy, został zatrudniony asystent dla tych dzieci i dodatkowo dla tych dzieci nowo przyjętych w tym roku zostały przydzielone dodatkowe 4 godziny nauki języka polskiego. Dzieci z orzeczeniami mają przydzielonych nauczycieli wspomagających. Każde dziecko ma swojego nauczyciela wspomagającego na 14 godzin tygodniowo. Do realizacji w bieżącym roku szkolnym zaplanowane zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyki, plastyki, informatyki, a tutaj mamy naprawdę duże sukcesy w konkursach Baltim na etapie międzynarodowym, języka polskiego, UKS, koło teatralno-muzyczne. Ale również dbamy o dzieci, które mają problemy i trudności wynikające z różnych przyczyn, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w każdej klasie. W czasie wakacji przeprowadzono remont 2 sal przedszkolnych i korytarza. Zakupiono meble do 2 sal przedszkolnych, nowe krzesełka. Do pracowni komputerowej zostały zakupionych 5 nowych komputerów. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w tablicę interaktywną bądź monitor.
Do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego zostały zakupione nowe zabawki i inne pomoce dydaktyczne. Także szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Mam nadzieję tylko, że będziemy się uczyć stacjonarnie, a nie przejdziemy w inne formy nauczania. Jeżeli tutaj mogę prosić i mieć jakąś prośbę, to dotyczy wymiany grzejników w starej szkole, ponieważ w okresie zimowym okazało się, że stara część szkoły jest w ogóle niedocieplona i remont ganku starej szkoły, który jest jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym, a to jest zalecenie Straży Pożarnej. Myślę, że będziemy pracować dobrze, starać się dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i wychowanie, poczucia bezpieczeństwa i że myślę, że będziemy szkołą, która będzie przynosić chlubę gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z radnych chciałby zapytać o coś panią dyrektor? Nie widzę, zatem bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor. Poprosimy panią Monikę Świątek, szefa Stowarzyszenia z Poskwitowa, ponieważ nie ma pani dyrektor, jest szefowa stowarzyszenia. O, tak to trzeba nazwać. Monika Świątek, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Poskwitowie. Panie przewodniczący, panie wójcie, państwo radni oraz wszyscy zebrani. Od tego roku Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym w Poskwitowie decyzją numer 1 przez 2020 wójta gminy Iwanowice w sprawie wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzona będzie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Poskwitowie. Wskazanym przeze mnie stowarzyszeniu działają zarówno nauczyciele, jak i rodzice dzieci uczęszczających do wymienionej placówki. Wszystkie dzieci uczęszczające do placówki oświatowej zlikwidowanej zostały na nowo zapisane przez rodziców do nowo otwartej placówki oświatowej. Na dzień dzisiejszy do szkoły i do oddziału przedszkolnego zostało zapisanych 118 uczniów. Szkoła na ten moment zatrudnia 22 w pełni wykwalifikowanych nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi. Większość nauczycieli zatrudnionych w nowej szkole są to nauczyciele pracujący oczywiście też w szkole przez nas tutaj zlikwidowanej. W tym roku szkolnym szkoła będzie pracowała w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez małopolskiego kuratora oświaty. W szkole zaplanowane są dodatkowo zajęcia wyrównawcze, rozwijające oraz świetlicowe. Dodatkowo został zatrudniony logopeda. Szkoła od początku roku będzie realizować projekty, głównie to jest projekt sportowy ze środków ministerialnych, już pływam, dotyczy to uczniów z klas 1-3. Z środków Urzędu Marszałkowskiego projekt Szkoła Przyjazna Seniorom, gdzie nasi uczniowie nie tylko są beneficjentami, ale beneficjentami także są nauczyciele, którzy piszą scenariusze dla dzieci, recenzowane przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego i będzie to wydane w formie publikacji. Dodatkowo tutaj będziemy realizować projekt ze środków Erasmus, projekt Senior Friendly School. Aplikowaliśmy także do projektu Erasmus dotyczącego organizacji szkoleń z pierwszej pomocy. Tutaj środki, o które aplikowaliśmy, to jest 50 tysięcy euro. Przeszliśmy ocenę pozytywnie, czekamy na deklarację pozostałych partnerów. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki zarówno dla uczniów i nauczycieli. Zostały opracowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa pobytu ucznia w szkole. Szkoła również dysponuje odpowiednią ilością środków higienicznych. W ostatnim czasie w szkole zostały wykonane następujące remonty. Całkowity remont dolnego i górnego korytarza, zdjęcie starej boazerii, częściowe założenie regipsu, wyrównanie i pomalowanie ścian, wymiana oświetlenia oraz naprawa wykładzin. Wymiana wszystkich skrzydeł drzwiowych oraz drzwi wewnętrznych wejściowych. Zakup szafek szatniowych dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Całkowity remont 2 klas mieszczących się na parterze, wykonanie wylewek i nowych podłóg, wyrównanie, wymalowanie ścian, wymiana oświetlenia. Remont gabinetu, pomalowanie, wymiana wykładziny, zakup mebli. Dodatkowo we wszystkich klasach zostały wymienione tablice szkolne z zielonych na białe, jak i zniszczone tablice kortkowe. We wszystkich klasach zostały wymienione meble, jak i biurka nauczycieli. Meble paroletnie, całkowicie niezniszczone, zostały nam podarowane i pozyskane przez stowarzyszenie od firmy Electrolux. Zakupiono również stół do pokoju nauczycielskiego.
W małej górnej szatni dla dzieci powstał nowy kącik wypoczynkowy. Zostało wyrównane i przygotowane przez właściwie dziki tak naprawdę, które zryły nam boisko szkolne za szkołą tutaj z tyłu. W następnej kolejności planowane jest wykonanie ogrodzenia tego terenu. Zakupiono mnóstwo drobnych pomocy sportowych, koszy do koszykówki, nowy stół ping-pongowy przez Radę Rodziców. Zakupiono również pomocy i zabawki do oddziału przedszkolnego. Dodatkowo zakupiono 10 sztuk laptopów do pracowni komputerowej. Planowany jest na ten moment jeszcze drobny remont kuchni, wymiana mebli, przygotowanie małej jadalni dla dzieci. Całkowity koszt remontów, zakup szafek, mebli, drzwi wyniósł 104 387 zł, w tym kwota 56 686 zł na ten moment stanowiła środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołec Poskwitów Nowy, Stary, Przestańsko. Pozostałe środki pochodziły z budżetu szkoły. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałam podziękować w imieniu całego stowarzyszenia mieszkańcom właśnie tych sołec za obdarzone zaufanie i przeznaczenie właśnie tych środków na remonty w naszej szkole. Na zakup pomocy przeznaczono kwotę na ten moment 25 tysięcy złotych. Całość pochodziła z budżetu szkoły. Uważam, że szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022. Dziękuję wszystkim tak naprawdę, którzy przyczynili się do organizacji tego roku szkolnego. Przede wszystkim pracownikom szkoły i rodzicom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę, zatem dziękuję Pani Prezes. Poprosiłbym teraz Panią Dyrektor Zdamic, bardzo proszę, i Elżbieta Słoniec. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. W zasadzie Pan Przewodniczący wszystko powiedział. Szkoła podstawowa w Damicach jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Jedynym problemem, niestety bardzo poważnym, bo bardzo kosztownym, to jest konieczność rozbudowy szkoły w Damicach. W naszej szkole na nowy rok szkolny zrekrutowano 191 dzieci, a warunki lokalowe chyba są w tym momencie jednymi z najgorszych w gminie Iwanowice. My ze swojej strony staramy się zapewnić jak najlepsze warunki nauczania dydaktyczne. Myślę, że wyniki szkoły przyciągają do niej nowych uczniów i tak jak kiedyś szkoła była zlikwidowana, wtedy było 60-70 dzieci, teraz że to jest największe
Dziękuję bardzo. Czy z pani zwanych radnych są jakieś pytania może? Nie widzę, zatem dziękuję pani dyrektor. Na ramach. Czy jest ktoś na ramy? Nie widzę znowu. Nie chcą przychodzić na sesję rady, ale to już jakiś czas. Poproszę w takim razie przedstawicieli zgromadzonej bardzo proszę. Dzień dobry. Marta Kucharska-Górbiel, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych. Szanowni Państwo, tak jak zostało to już dzisiaj powiedziane, w naszej szkole łącznie uczy się 198 uczniów. Nasza kadra liczy 32 nauczycieli, z tym, że pragnę dodać, że 5 nauczycieli przebywa w tym momencie na urlopie macierzyńskim. Jeśli chodzi o pracowników obsługi, to zatrudniamy 6 osób. W zakresie remontów i innych prac porządkowych na terenie szkoły dokonaliśmy modernizacji sieci internetowej oraz zakupiliśmy nowe szafki szatniowe, a także wymieniliśmy kilka laptopów służbowych. Oczywiście wszystkie pozostałe przeglądy są wykonywane w szkole na bieżąco. Jeśli chodzi o przygotowanie szkoły na moment dzisiejszy, to szkoła oczywiście jest przygotowana. Wszystko jest przygotowane zgodnie z wytycznymi. Tutaj głównie mam na myśli wytyczne GIS-u. 3/4 nauczycieli naszej szkoły zostało zaszczepionych, znaczy zaszczepiło się. Oprócz tego zamontowaliśmy domofon oraz 3 odrębne wejścia do szkoły w tym momencie funkcjonują tak, żeby dzieci mogły bezpiecznie do szkoły wejść. Poza tym każda klasa ma odrębną, uczy się w odrębnej sali. Również uczniowie mają możliwość pozostawienia swoich rzeczy w osobnych szafkach, więc tutaj wszystkie te procedury oczywiście są zachowane. Oczywiście jeżeli chodzi o tutaj samo nauczanie, to dokładamy wszelkich starań, żeby co roku nasi uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć zarówno rozwijających uzdolnienia, jak i zajęć wyrównujących ewentualne braki, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęcia logopedyczne mamy również zajęcia z pedagogiem szkolnym. Jeśli chodzi o problemy, z jakimi borykamy się, to oczywiście w chwili obecnej znalezienie wykwalifikowanej kadry stanowi dla nas problem, bowiem nie mamy takiej możliwości, żeby zatrudnić nauczycieli, którzy jeszcze nie mają w pełni, nie posiadają w pełni swoich kwalifikacji zawodowych, za zgodą kuratorium oczywiście. Jeśli chodzi o kolejny problem, z jakim się tutaj borykamy, to w zakresie tutaj wychowania przedszkolnego staramy się uzyskać właśnie zgodę, opinię pozytywną kuratorium na to, żeby otworzyć drugi punkt przedszkolny. Jednakże zgodnie z rekomendacjami kuratorium, tak żeby tutaj być też w zgodzie z przepisami najnowszymi oświatowymi, rekomendacja jest taka, żeby jednak było to przedszkole. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o nasze plany, zostało tutaj już wspomniane, że planowaliśmy tutaj rozbudowę strychu, ale jest to dla nas dosyć duże przedsięwzięcie i finansowe, i architektoniczne. W związku z tym mamy w planach właśnie rozbudowę tutaj skrzydła szkoły jednego. I to chyba tyle, chyba że Państwo macie jakieś pytania. Dziękuję bardzo. Czy są pytania może do Pani Prezes? Nie widzę, zatem dziękuję. Pani Prezes uprzejmie. Pani Ela Doniec, Kolanowska, przedszkole i Zanowice.
Panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna rado, drodzy goście. Samorządowe przedszkole słoneczne w Iwanowicach wraz z oddziałem w Sieciechowicach w nadchodzącym roku szkolnym obejmie swoją opieką 143 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, z czego 75 w oddziale w Iwanowicach, natomiast 68 w oddziale w Sieciechowicach, ponieważ mam jeszcze miejsce i planuję przyjąć jeszcze dwóch i pół latków, tylko po prostu czekamy, jak skończą ten bieg, żeby można ich po prostu uwzględnić w systemie informacji oświatowej. W obydwu placówkach będzie funkcjonowało niezmiennie po 3 oddziały. Przedszkole będzie pracować w oparciu o opracowany i zatwierdzony projekt organizacyjny uwzględniający odpowiednią ilość pracowników pedagogicznych i obsługowych. W tym roku będę mieć po raz pierwszy od kilku lat trochę zmian kadrowych. Wiąże się to z odejściem jednego mojego nauczyciela na emeryturę. Na jego miejsce wraca pani po dłuższym urlopie macierzyńskim. I tak się złożyło, że odeszły też dwie panie na dłuższe zwolnienie L4, w związku z czym musiałam zatrudnić na zastępstwo dwoje nowych nauczycieli, co mi się udało. Czekam tylko jeszcze na zgodę kuratorium dotyczącą złożenia wniosku o dopuszczenie do nauczania języka angielskiego nauczyciela bez kwalifikacji, ponieważ nie udało mi się pozyskać takiego nauczyciela. Sprawa dotyczy mojej jednej pani, która skończyła studia podyplomowe w tym zakresie, tylko nie przystąpiła jeszcze do egzaminu FC, ale myślę, że ta sprawa zostanie też rozpatrzona pozytywnie i ten nauczyciel będzie mógł tą naukę języka angielskiego podjąć. W nowym roku szkolnym praca prowadzona będzie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o program wychowania przedszkolnego i inne programy napisane bądź to przez nauczycieli czy innych autorów wybranych i zatwierdzonych przez nauczycieli. Jeżeli chodzi o przygotowanie placówek pod względem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w okresie przedwakacyjnym, jak i w okresie wakacji, zwłaszcza w oddziale w Sieciechowicach, wykonano kilka prac remontowych. Serdecznie dziękuję panu wójtowi za to, że przy okazji rewitalizacji rynku w Sieciechowicach udało się też wymienić ogrodzenie wokół całego przedszkola, ponieważ to dotychczasowe od lat pozostawiało wiele do życzenia, a dzięki temu, że udało się wykonać to nowe ogrodzenie, zarówno budynek przedszkola, jak i całe otoczenie znacznie zyskało na takiej ogólnej wizualizacji. Dziękuję również sołectwu za pozyskane środki, sołectwu z Sieciechowic, ponieważ za te pieniądze zakupiliśmy nowe szafki dla dzieci do szatni przedszkolnej, jak również wymieniliśmy oświetlenie prawie w całym budynku. Jeżeli chodzi też o takie zalecenia pokontrolne, z tych pilnych udało się wykonać jedynie na razie nową instalację sanitarną w łazience. Mam nadzieję, że w miarę posiadanych środków te pozostałe zalecenia również zostaną wykonane, zwłaszcza te pilne, żeby potem nie nawarstwiły się z tymi zaleceniami pokontrolnymi, które są mniej pilne i bardziej odległe w czasie. W oddziale w Iwanowicach, ponieważ no, tam wszystko mamy nowe, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział komisji, wykonano tam jedynie kilka jakichś drobnych napraw. W miesiącach wakacyjnych, jak co roku, udostępniliśmy obydwie placówki na dyżur wakacyjny dla dzieci obojga pracujących rodziców. Niezmiennie, tak jak dotychczas w obydwu przedszkolach, przyjęliśmy po jednej grupie. Aczkolwiek z moich obserwacji wynika, że potrzeby środowiska w tym zakresie są o wiele większe, ponieważ w tym roku na ten dyżur wakacyjny zgłosiło mi się o wiele więcej dzieci, niż byłam w stanie przyjąć w takiej formie organizacyjnej, jaka obowiązywała nas dotychczas. Myślę, że w przyszłości musimy się nad tym problemem pochylić i w porozumieniu z organem prowadzącym umożliwić na wakacje przyjęcie tych dzieci więcej, tak żeby funkcjonowało w przedszkolach po dwie grupy. Aczkolwiek nie ukrywam, że będzie się to wiązało dla nas z trudnościami organizacyjnymi ze względu na to, że nauczycieli mam niewielu i pewnie będziemy musiały pracować wtedy w godzinach nadliczbowych. Dokonano przeglądu budynków pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez dzieci. Ogólnie stwierdza się, że placówki są przygotowane w wystarczającym stopniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi. Składam również serdeczne podziękowania na ręce Rady Gminy za troskę obydwu naszych placówek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy są jakieś pytania? Pan wójt, bardzo proszę. Pani dyrektor, bo jakie te pilne zalecenia pokontrolne jeszcze są do zrobienia, bo nie pamiętam. No ale to mieli zrobić chłopaki przy okazji remontu. No to, ale to jest w planach, rozumiem, tak? Ja wiem. Oho. Czy coś jeszcze poza tym? Okay. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Nie. Dziękuję. Proszę państwa, gościmy u nas dzisiaj panią prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń Grzegorzowi. Pytanie bardzo mocno. Bardzo proszę. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowny Panie Wójcie, drodzy goście. Swoją obecność tutaj Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń zawdzięcza temu, iż od połowy kwietnia prowadzimy placówkę wsparcia dziennego Planeta Marzeń w Grzegorzowicach Wielkich. Nie ukrywam, że jesteśmy nowi na tym terenie. Nie możemy się jeszcze tutaj pochwalić zbyt długą działalnością. Natomiast tak pokrótce powiem, że placówka wsparcia dziennego w Grzegorzowicach Wielkich, działając od połowy kwietnia, zatrudniła dwóch wychowawców w niepełnym wymiarze godzin dla maksymalnie 15 dzieci, które się zgłosiły do nas. Jest to kontynuacja działalności tej placówki. Prowadzone były zajęcia integracyjne, zajęcia rozwijające, zajęcia plastyczne, ruchowe, o charakterze socjoterapeutycznym, zajęcia ruchowe. Natomiast w miesiącu sierpniu prowadzona jest również przez Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń Półkolonia w Grzegorzowicach Wielkich. Jeśli mogę, to poczekam, aż jeszcze prezentacja się otworzy, ponieważ nie ukrywamy, że na terenie gminy Iwanowice chcielibyśmy rozwinąć działalność taką, jaką możemy się pochwalić na terenie gminy Kłaj, gminy Niepołomice. Stowarzyszenie działa od przeszło 20 lat na tym terenie. Swoje działania zaczynaliśmy prowadząc świetlice w jednym lokalu, natomiast teraz możemy się pochwalić 5 placówkami, które są finansowane z 7 różnych źródeł. Prowadzimy obecnie przedszkole, żłobek, klub Malucha, 2 placówki wsparcia dziennego oraz projekt, który jest finansowany ze środków PFRON, rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w placówkach Stowarzyszenia Życzliwa Dłoń. I właśnie w oparciu o ten projekt chcielibyśmy na tym terenie tutaj rozwinąć swoje działania. W ramach tego projektu mamy 17 form wsparcia dla dzieci i młodzieży. W tym momencie mamy 80 dzieci w wieku od niespełna 2 lat do 26 lat. Formy wsparcia, jakimi wspieramy naszych podopiecznych, to jest między innymi logopedia, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacja ruchowa, rehabilitacja w wodzie, pedagogiczna terapia indywidualna, psychologiczna terapia indywidualna oraz terapie grupowe, trening umiejętności społecznych, zajęcia kulinarne, które mają na celu wdrożyć osoby niepełnosprawne w dorosłość. I takie działania chcielibyśmy na terenie gminy Iwanowic wprowadzić. Do tego
abyśmy mogli tutaj napisać projekt i ubiegać się o finansowanie z funduszy PFRON, które jest naprawdę bardzo korzystne i daje wiele możliwości, potrzebujemy, nie ukrywamy, Państwa wsparcia, potrzebujemy współpracy. Może przedstawię, jak to wygląda na naszym terenie, jak to działa od podszewki. Współpracujemy ściśle z instytucjami pomocowymi, współpracujemy ściśle ze szkołami, z przychodniami, które to kierują do nas dzieci z trudnościami. Są to dzieci albo z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeżeli nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, które jest wymogiem, jeśli chodzi o uczestnictwo w tym projekcie, my kierujemy rodziców bądź opiekunów, wskazujemy drogę i wskazujemy, jakie są korzyści z tego, aby uzyskali takie orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka. I po tym zapraszamy rodziców razem z dzieckiem, gdzie są dobierane indywidualnie formy wsparcia dla dzieci. Logopedia, rehabilitacja w zależności od potrzeb dziecka. Następnie dziecko jest zapisywane do projektu, uczestniczy w nim. Przykładowo mogę podać, że dla dzieci w tam wieku przedszkolnym, przypuśćmy, rehabilitacja, logopedia, takie rzeczy, które muszą wspierać od najmłodszych lat rozwój, są 4 razy w miesiącu. Natomiast dla starszych dzieci w ramach wsparcia, w ramach kontynuacji jeszcze innych też terapii, czy terapii, które są prowadzone w szkole, jest to 2 razy w miesiącu. To jest w zależności od potrzeb dziecka. Prowadzimy terapię wspólnie ze szkołą, wspólnie z przedszkolem, wspólnie z innymi instytucjami pomocowymi, wspólnie z NFZ-em w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkie działania, które podejmujemy, są na rzecz dzieci, na rzecz rodzin i są tylko po to, żeby wspierać, żeby niwelować deficyty. Niejednokrotnie zdarza się tak, że dziecko im wcześniej trafi do nas, tym te deficyty udaje się na tyle zniwelować, że uczęszczając już do szkoły, idzie normalną drogą bez orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Są dzieci takie, które w trakcie tej drogi już tracą możliwość, na szczęście, uczestniczenia w projekcie, bo tracą możliwość do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, bo ich stan się poprawia. Natomiast są dzieci, które są z nami od 2 lat, najstarszego podopiecznego, którego mamy teraz, to ma 26 lat i jest z nami od początku działalności stowarzyszenia. Tutaj pokrótce są przybliżone działania nasze. To jest Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Wesołe Skowronki, gdzie jest prowadzony żłobek, Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Jaskółka, gdzie są 3 działania, właśnie rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, placówka wsparcia dziennego, Centrum Wspierania Rodziny, Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Pliszka w Niepołomicach, tutaj również jest prowadzona rehabilitacja dzieci i młodzieży, Klub Malucha oraz Przedszkole Pliszka. Placówka wsparcia dziennego Brzezie, która funkcjonuje na zasadach świetlicy w szkole oraz Centrum Rozwoju Planeta Marzeń, placówka wsparcia dziennego Planeta Marzeń. Tutaj mamy placówkę wsparcia dziennego Planeta Marzeń, natomiast mamy jeszcze przybliżone, co na tym terenie właśnie chcielibyśmy rozwinąć. Jest to ta rehabilitacja, gdzie są wypisane wszystkie formy wsparcia, którymi dysponujemy. Oraz chcielibyśmy w przyszłości wspomóc i założyć tutaj na tym terenie przedszkole. Przedszkole głównie dedykowane dla dzieci właśnie z trudnościami. Przedszkole dla dzieci tych, które wymagają specjalnej grupy.
Jeżeli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i jest w innym przedszkolu u Państwa, radzi sobie i grupa przedszkolna pozwala na to, integruje się z dzieckiem, to zapraszamy do nas na zajęcia dodatkowe. Będziemy wspomagać logopedią, integracją sensoryczną, współdziałając z Państwem. Natomiast z doświadczenia wiemy, i tak jest na terenie gminy Niepołomice, że są kierowane do nas dzieci, które dostały się do innego przedszkola, natomiast z różnych powodów. Z powodu takiego, że jest tych dzieci już w tej placówce zbyt dużo z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z powodu takiego są też kierowane do nas dzieci, że no, wsparcie i grupa w innym przedszkolu jest zbyt duża. My, jeżeli rozwiniemy tutaj na tym terenie właśnie rehabilitację dzieci i młodzieży, będziemy mogli w ramach przedszkola również dać dodatkowe wsparcie i dodatkowych terapeutów do przedszkola dla tych dzieci. Dlatego chcielibyśmy współpracować z Państwem tutaj po to, żeby pomóc dzieciom i żeby też Państwa odciążyć, jeżeli są takie dzieci i jeżeli są takie sytuacje właśnie, że dziecko wymaga grupy specjalnej. To nie będzie przedszkole integracyjne, natomiast to będzie przedszkole dedykowane dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z trudnościami. Przedszkole takie, w którym, które będzie się charakteryzowało tym, że będzie tam dużo specjalistów. Właśnie pozwoli nam ten projekt rehabilitacja dzieci i młodzieży finansowany z PFRON na to. Tutaj, tak jak pokrótce już powiedziałam, jak przebiega do nas rekrutacja, dziecko z trudnościami, które pojawia się albo które zaobserwowało przedszkole, szkoła, bądź na przykład pojawia się pytanie od rodziców, którzy właśnie dostali taką informację w ośrodku zdrowia. Jeżeli jest o nas słychać, jeżeli współpraca przebiega dobrze, takie dziecko jest bezpośrednio do nas kierowane i potem już, tak jak przybliżyłam wcześniej tą drogę, jest rozmowa z rodzicami, mówimy, co byłoby najlepsze dla dziecka, potem dobieramy odpowiednie formy wsparcia i tak jak powiedziałam, dziecko bądź uczestniczy do nas, uczęszcza do nas do przedszkola i równocześnie ma też rehabilitację, bądź do innego przedszkola i po godzinach przedszkolnych rodzice przyprowadzają do naszej placówki na rehabilitację i też współdziałając z Państwem ustalamy, co dziecku jest najbardziej potrzebne. Nie ukrywam, że na terenie Niepołomic i na terenie gminy Kłaj mamy też dużo specjalistów, którzy pracują w szkołach i w przedszkolach. To są specjaliści z dodatkowymi kwalifikacjami, co nam bardzo ułatwia pracę, ponieważ ten specjalista już wie, jakie ma trudności to dziecko. Nie musi obserwować. Czasem jest tak, że u nas w placówce dziecko się zachowuje inaczej, natomiast on już wie, czego temu dziecku potrzeba i jaką nam też podpowiada, jaką drogę to dziecko powinno odbyć, żeby jak najwięcej zniwelować tych deficytów. Do placówki wsparcia dziennego również będą mogły uczęszczać takie dzieci w zależności od stopnia niepełnosprawności i uczęszczając do placówki wsparcia dziennego również równolegle będzie mogła być prowadzona ta rehabilitacja. Pozyskiwanie środków przez Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń opiera się głównie na pisaniu projektów. Pozyskujemy środki z powiatu. No głównym naszym, tym największym projektem jest właśnie pozyskiwanie środków z PFRON-u. Pozwala to na zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, realizację zajęć, rehabilitacji bądź innej pomocy też w zależności od projektu i w zależności od potrzeb na danym terenie, bo projekt pisząc dostosowujemy do potrzeb na danym terenie, do potrzeb dzieci. Pozwala też na organizację wycieczek, dożywianie, zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do rehabilitacji, który jest naprawdę na wysokim poziomie. Zakup innego wyposażenia do placówki oraz również remonty i adaptacje pomieszczeń. Jeżeli tutaj będziemy na tym terenie, to
placówki i pomieszczenia, które będą wykorzystywane w rehabilitacji, możemy utrzymywać właśnie, jeśli chodzi o malowanie i różne inne remonty z funduszy PFRON. Tutaj przykładowo jest kilka zdjęć z naszych placówek, po lewej przedszkole, po prawej akurat klub Malucha, tak możemy pobieżnie, placówka wsparcia dziennego po lewej w Szarowie oraz żłobek po prawej. Wszystkie działania, które mamy i które są finansowane, wszystkie formy wsparcia z PFRON naprawdę mogą się pochwalić sprzętem i materiałami dydaktycznymi na wysokim poziomie aktualnymi. Tam, jeśli chodzi o środki i o finansowanie właśnie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnej, są to duże środki i myślę, że naprawdę warto zadbać o ten projekt i zadbać o tą współpracę na tym terenie, bo dzieci, młodzież i rodzice mogą na tym naprawdę dużo skorzystać. Tutaj następna sala, placówka wsparcia dziennego w Szarowie. Sala przedszkolna, następna. Sala do integracji sensorycznej oraz fragment sprzętu. Jedna sala, ponieważ w drugiej placówce też jest sala wyposażona w sprzęt do integracji sensorycznej. Tu też dzieciaki w placówce wsparcia dziennego, przedszkole. Materiały dydaktyczne, sala następna do integracji sensorycznej i tutaj akurat chłopiec na zajęcie. Kontakt do nas. Jesteśmy stowarzyszeniem, tak jak mówię, które tutaj no nie może się pochwalić na tym terenie żadnymi osiągnięciami, ponieważ, tak jak mówię, jesteśmy tutaj od połowy kwietnia. Natomiast zapraszam też na Facebooka, na naszą stronę internetową, jak działamy w gminie Niepołomice, w gminie Kłaj i mam nadzieję, że będą Państwo chcieli z nami współpracować i że współpraca będzie przebiegała owocnie. Bardzo bym prosiła dyrektorów placówek i wszystkie osoby, które mogą się włączyć w rekrutację dzieci niepełnosprawnych do naszego projektu, o wsparcie. Przywieźliśmy ze sobą plakaty i broszurki, które myślę, że po spotkaniu, jeżeli będzie taka możliwość, to bardzo prosimy o rozmieszczenie w dostępnych miejscach, dlatego że z doświadczenia wiemy, nie wszyscy rodzice dzieci niepełnosprawnych, nie wszyscy rodzice dzieci z trudnościami zerkają na te media społecznościowe. Czasem to jest tak napięty grafik, czasem to jest tak napięty harmonogram, żeby jechać z tym dzieckiem gdzieś na rehabilitację, która się odbywa raz, dwa razy, trzy razy, a nawet i cztery razy w tygodniu, że po prostu ci rodzice no, żyją jak w takim kołowrocie. Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej ilości dzieci, ponieważ od tego zależy dopasowanie form wsparcia na tym terenie. Od tego zależy tutaj nasz dobry start i dobre dopasowanie, ponieważ teraz na przełomie października i listopada będziemy pisać nowy projekt. Więc im więcej dzieci zrekrutujemy i poznamy ich potrzeby, tym lepiej dopasujemy rehabilitację i formy wsparcia tutaj na tym terenie. Czy są jakieś pytania? Dziękuję pani prezes. Czy jakieś pytania są może od państwa radnych, państwa dyrektorów? Pan wójt, bardzo proszę. Ja w zasadzie nie mam pytań. Chciałbym podziękować i jakby zachęcić państwa do tego, co mówiła przed chwileczką pani wiceprezes, czyli zachęcić do współpracy. Proszę państwa, nie chciałbym, żebyśmy traktowali Stowarzyszenie Pomocna Dłoń jako jakąś konkurencję dla placówek oświatowych i przedszkolnych na terenie gminy. Mówię tutaj o szkołach i przedszkolach. Potraktujmy to jako dodatkowa forma wsparcia, bardzo istotna i korzystna nie tylko dla naszych mieszkańców, bo proszę państwa, takiej placówki, która by udzielała wsparcie dzieciom niepełnosprawnym na północy powiatu krakowskiego, nie ma. Nasze dzieci jeżdżą do Wolbromia, nasze dzieci jeżdżą do Krakowa, jeżdżą bardzo daleko, za co my też płacimy, bo tutaj za chwileczkę będziemy też o tym mówić, że my pokrywamy również koszty tych dojazdów.
A jest duża szansa, naprawdę jest duża szansa, że paniom się uda, bo mają naprawdę bardzo duże doświadczenie. Mają już, są w PFRON-ie instytucją rozpoznawalną, a więc tutaj zaufanie do Stowarzyszenia Pomoc na Don ze strony PFRON-u jest bardzo duże. Życzliwa i gdyby rzeczywiście dłoń, się. Proszę? Życzliwa dłoń, przepraszam bardzo. Życzliwa, pomocna, prawie blisko. Zaufanie do Państwa jest na pewno ze strony PFRON-u bardzo duże i gdyby Państwu się rzeczywiście udało pozyskać tę dotację od 1 stycznia, to mielibyśmy naprawdę no, placówkę, o której sąsiednie gminy mogą tylko pomarzyć. Dlatego bardzo Państwa proszę, żebyście wsparli tutaj stowarzyszenie. Państwo dyrektorzy wiecie najlepiej, jakie są potrzeby w tym zakresie. Wiecie, ile dzieci niepełnosprawnych na terenie naszej gminy potrzebuje takiej pomocy. Dlatego ja liczę na tą współpracę i serdecznie dziękuję za to, co Państwo do tej pory zrobiliście. W trudnej sytuacji dla gminy podjęliście się prowadzenie placówki wsparcia dzieci i młodzieży i robicie to naprawdę bardzo dobrze. Wiem, że półkolonie, które jeszcze trwają w zasadzie, cieszą się dużą popularnością i tutaj opinie ze strony rodziców też są bardzo dobre. A więc zakładam, że ta współpraca będzie się dalej rozwijać. Ja już wyprzedzę to, co za chwileczkę będę mówił pewnie w podsumowaniu, ale Państwo pewnie wiecie, że przygotowujemy projekt budowlany na adaptację tych pomieszczeń w szkole w Grzegorzowicach na potrzeby przedszkola, a więc wcześniej czy później mam nadzieję, że to pozwolenie uzyskamy i mam nadzieję, że w przyszłym roku to przedszkole ukierunkowane na te dzieci niepełnosprawne w takiej naszej gminie, powstanie. Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze dodam, że jeśli chodzi o PFRON i faktycznie jeśli chodzi o finansowanie na tym terenie, to PFRON bardzo nam kibicuje, bo jesteśmy już po konsultacjach i faktycznie na tym terenie nie ma i jest takie zapotrzebowanie i zgłaszają to już osoby bezpośrednio zainteresowane. Także bardzo prosimy o wsparcie i dziękujemy już za okazane wsparcie, jeśli chodzi o tutaj całą gminę, bo naprawdę współpraca z gminą Iwanowice przebiega bardzo owocnie i jesteśmy pod wrażeniem, jeśli chodzi o działania tutaj na tym terenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Miło. Słucham? Bardzo miło to usłyszeć, pan wójt powiedział. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma, tak? Jest pani, pani dyrektor. Mówimy o dzieciach, rozumiem, niepełnosprawności ruchowe, intelektualne, tak? Tak, to znaczy rehabilitacja obejmuje działania i rehabilitację ruchową, i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych intelektualnych. Tak, i wszystkie... Przy czym jest potrzebne orzeczenie. Teraz ja moje pytanie takie, czy wystarczy, czy mogą być kierowane dzieci, które mają WWM, no one nie mają orzeczenia, tylko mają... Mogą być kierowane, natomiast muszą uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności. Ale proszę się nie przerażać, bo w tym momencie, jeśli chodzi o zasady uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, to bardzo współgra, jeżeli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo wczesne wspomaganie rozwoju. Ale nie ma, przepraszam, że wejdę w słowo, ale nie będzie miało orzeczenia o niepełnosprawności. To znaczy warunki przystąpienia do projektu. Nie. Chodzi o równowagę. Warunkiem orzeczenia o niepełnosprawności. Ale o WWM chodzi tylko. Czy można kierować? Można kierować. I takie dzieci, tak jak u nas w przedszkolu, jeżeli mają na przykład afazję, autyzm, one również uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności. I to nie wszyscy rodzice o tym wiedzą, bo nie starają się o to, a z PFRON-u finansowanie naprawdę jest szansą dla tych dzieci. Bo może się nie starali. Przypuszczam, że się nie starali. My natomiast pomagamy dziecku uzyskać. Tak, kierujemy, dokładnie tak kierujemy i z doświadczenia naszego wynika, że bardzo często te dzieci dostają no, na palcach naprawdę u jednej ręki, jeśli chodzi na przestrzeni tych lat, kiedy prowadzimy przedszkole, żeby ktoś nie dostał orzeczenia o niepełnosprawności. Może być tak, że dostaje na 5 lat, a potem jest przedłużony, ale dostają, mają szansę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego? To znaczy, tutaj nie będzie teraz informacji? To jest osobny punkt? Aha. Nie. To może ja zabiorę jednak głos. Tak, bo nie ma tutaj nic, już nie ma punktu. OK.
Okej, okay, dobrze. Przepraszam, panie przewodniczący. To ja tak króciutko, jeżeli państwo pozwolicie, podsumuję te wszystkie nasze potrzeby edukacyjne, o których państwo tutaj dyrektorzy, organy prowadzące mówiły i też powiem o pewnych działaniach, które już gmina realizuje albo zamierza realizować. Proszę państwa, nie żyjemy w próżni i to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że nasza gmina jest gminą już powoli podmiejską. Musimy zakładać, że z roku na rok będzie nam przybywać mieszkańców. Co chwileczkę przychodzą na coś deweloperzy, którzy tam planują rozbudowę. A więc zakładamy, że kiedyś te domy powstaną, a jak powstaną, to będą też nowe rodziny, z reguły młode, a więc za nimi przyjdą dzieci po prostu. I tutaj te potrzeby, proszę państwa, oświatowe, edukacyjne w naszej gminie no, muszą być coraz bardziej rozwijane, ponieważ no, za chwileczkę to będzie taki problem, że no, jak jest w tej chwili na przykład w Damicach, gdzie popatrzcie państwo, jeszcze kilka lat temu ledwo powyżej setki tam było dzieci, a dzisiaj mamy prawie 200 dzieci. A więc te problemy mogą spotkać za chwileczkę pozostałe placówki. Jeżeli my się, proszę państwa, do tego nie przygotujemy teraz, no to za chwileczkę te dzieci po prostu od nas odejdą, a efektem tego będą olbrzymie koszty, jakie gmina będzie musiała ponosić. Kolejnym elementem, na który musimy zwrócić uwagę, to jest to, co robią gminy sąsiednie. Michałowice, tutaj za chwileczkę pewnie panie zajmujące się oświatą to przedstawią, drenują nas w sposób szczególny. Tam coraz więcej dzieci chodzi do szkoły podstawowej, do przedszkoli, musimy za to płacić. Za chwileczkę powstaje duży kompleks oświatowy na terenie gminy Zielonki. Mieszkańcy, nie wiem, z okolic Naramy, Damic, Żerkowic, którzy będą jeździć do Krakowa drogą wojewódzką, Wolbrą, Kraków, bez problemu mogą te dzieci dowieźć do Przybysławic i dziecko będzie miało pełną ofertę od żłobka po szkołę podstawową, z basenem, z zajęciami dodatkowymi, z kuchnią, czyli coś takiego, o czym my tutaj na terenie gminy możemy pomarzyć. Jak państwo wiecie, kompleks w Przybysławicach kosztuje ponad 40 milionów złotych i od września będzie uruchomiony. Kolejna gmina, Słomniki, dokonuje modernizacji szkoły podstawowej w Niedźwiedziu. Tutaj potężne zagrożenie również dla naszej gminy, bo to i Poskwitów może na tym stracić, ale głównie też straci pewnie Widoma, ponieważ wystarczy tylko zapewnić tym dzieciom dojazd, zapewnić lepsze warunki. Już spora grupa dzieci, która chodzi w tej chwili do szkoły Widomej, może do tej szkoły przestać chodzić. I teraz proszę państwa, jeżeli o tym wszystkim wiemy i wiemy, że te kwestie demograficzne za chwileczkę w naszym przypadku raczej będą na korzyść, a nie na korzyść, czyli tych ludzi tu będzie przybywać, a nie ubywać. No konieczne jest, proszę państwa, podjęcie takich działań, które no, przygotują nas przynajmniej do tego, żeby te wszystkie problemy jak najszybciej rozwiązać i tą edukację wesprzeć, bo my i tak jesteśmy, proszę państwa, w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ mamy tylko jedną szkołę samorządową, a więc te nasze dopłaty są stosunkowo niewielkie, jak gmin sąsiednich. Zatem byłoby bardzo dobrze, gdyby te oszczędności wynikające z tego, że nie mamy szkół samorządowych i nie musimy tyle dopłacać do wydatków bieżących, właśnie przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury oświatowej, żeby ona rzeczywiście odpowiadała bieżącej sytuacji. No i teraz w szczegółach, jak to wygląda. W zasadzie mamy dwie placówki, gdzie możemy powiedzieć, że wszystko jest gotowe i możemy już nic więcej nie robić, albo jeżeli cokolwiek robić, to w sposób taki tylko, żeby na bieżąco porządkować to, co jeszcze jest do uporządkowania. Te dwie placówki to jest szkoła podstawowa w Iwanowicach, jedyna samorządowa, i szkoła podstawowa w Sieciechowicach, których pan dyrektor dzisiaj nie przyszedł, ale pewnie dlatego, że wszystko ma już praktycznie gotowe, a więc o nic więcej gminy prosić nie musi. I tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że sprawa jest zamknięta. Jeżeli cokolwiek tam trzeba zrobić, tak jak mówię, są to tylko drobne sprawy. Natomiast idąc alfabetycznie i patrząc na pozostałe placówki, tutaj tych problemów jest naprawdę bardzo dużo. No i tutaj te pewne działania albo już zostały rozpoczęte, albo muszą być rozpoczęte. Zacznijmy od szkoły w Celinach. Szkoła, gdzie wybudowaliśmy za ponad 2 milionów niedawno skrzydło, oczywiście no jakby nie zamyka konieczności jednak kolejnych działań inwestycyjnych. Pani dyrektor tam mówiła o drobnych sprawach, bo sprawa grzejników z całym szacunkiem i remont tego ganku to jest nic chociażby w porównaniu z ociepleniem tego budynku, czyli z połączeniem starej części z nową częścią w zakresie chociażby elewacji. Ale to też nie jest aż powiedzmy tak bardzo kosztowne jak wybudowanie sali gimnastycznej, która by się tam jak najbardziej również przydała, ponieważ dzieci przybywa i tutaj w okresie zimowym
tak naprawdę nie ma gdzie ćwiczyć. Jeżeli nam się uda, proszę Państwa, pomysł z zabudową tego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Damicach, a jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, to ja już dzisiaj chciałbym Państwu zadeklarować, że w przyszłym roku zlecam to samo działanie, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę, na zabudowę boiska w Celinach. No tutaj się musimy zastanowić, czy tego dużego do piłki nożnej, czy tego mniejszego do siatkówki i koszykówki. No i wtedy mielibyśmy salę gimnastyczną. Pewnie trochę tańszą w stosunku do takiej, którą musielibyśmy wybudować od podstaw. Czyli to są Celiny, czyli tam mamy do zrobienia, proszę Państwa, nową elewację i salę gimnastyczną. I oczywiście to nie jest może super pilne, bo są szkoły z dużo większymi problemami, ale proszę Państwa, żeby na cokolwiek uzyskać dofinansowanie, to po pierwsze trzeba mieć projekty. Takie projekty trwają z reguły rok albo dłużej, czyli ich przygotowanie, uzyskanie pozwoleń na budowę. Zatem no nie ma co czekać, te działania trzeba po prostu podejmować już teraz. Szkoła w Damicach. Tutaj pani dyrektor już mówiła o tych wszystkich potrzebach. Mamy tego pełną świadomość. Jesteśmy po wyborze koncepcji, która jest, myślę, bardzo atrakcyjna i fajna. I gdyby się faktycznie udało, proszę Państwa, to zrealizować, to mielibyśmy tam szkołę na XXI wiek. Czekamy na pozwolenie na budowę i szukamy pieniędzy. Tutaj, tak jak powiedziałem, idziemy już kompleksowo, czyli tam, żeby nie tylko wyburzyli stary dom nauczyciela, wyburzyli ten garaż, tak? To chyba jest garaż, to co tam jest z boku? Czy budynek gospodarczy i w tym miejscu postawili skrzydło szkoły, ale również byśmy zrobili tą salę gimnastyczną zadaszoną na tej części tego boiska, które mamy. No i byśmy przede wszystkim uporządkowali teren, czyli byśmy zrobili ładny parking, wjazd od drogi gminnej, czyli generalnie otoczenie tej szkoły też by się radykalnie zmieniło. Poskwitów. No tutaj problemy olbrzymie. Począwszy od boiska szkolnego, gdzie się zgadzam, jest jedno z najgorszych w gminie albo najgorsze w tej chwili, bo betonowe, a powiedzmy sobie uczciwie, no to boisko, które dziki zryły, no to też nie jest boiskiem, a więc to jest wszystko takie fikcyjne. No i tutaj mamy plany, mamy już projekt na to boisko, więc tak czy inaczej myślę, że to boisko, zrobienie boiska ze sztuczną nawierzchnią na miejscu boiska betonowego to będzie najprostsza rzecz, jaka pewnie będzie do zrobienia. Ja mam nadzieję, że to przynajmniej się w przyszłym roku uda zrobić. No ale najważniejsza rzecz no to jest jakby wybudowanie tego kompleksu dla mieszkańców i dla szkoły, czyli tego połączenia remizy ze szkołą i tutaj też mamy bardzo ładny projekt. Państwo może niektórzy to widzieliście, jak będą tylko pozwolenia na budowę, to wszystkim to pokażemy. No i kolejna tylko trudna rzecz to pozyskanie na to środków zewnętrznych. Na rama, proszę Państwa. No nie ma Pana Dyrektora, ale tutaj Panie Przewodniczący, ten plac zabaw, o którym ja cały czas mówię z LGD, to jest właśnie ten plac zabaw, który wymaga remontu. A więc on będzie już wymieniony w tym roku, mam nadzieję, pod jednym warunkiem, że nam się uda tutaj dogadać z Urzędem Marszałkowskim, żebyśmy w końcu mogli podpisać umowę z wykonawcą. Natomiast no, tam poza placem zabaw jest do wymiany jeszcze to boisko do koszykówki, które też tam szpeci i które jest asfaltowe. No i jest kwestia zagospodarowania tego parkingu, który parafia przekazała gminie, gdzie mamy tam założony też program rewitalizacji. Natomiast faktem jest, że do poprawy w samym budynku jest elewacja i dach. To jest zgoda, to jest prawda i to jest jakby taki element. Tylko no to też nie jest tak na tyle pilne, żeby nie wiem, odkładać tutaj ważniejsze inwestycje. Ale gdybyśmy popatrzyli na tą ramę kompleksową, to poza tym placem zabaw, boiskiem do koszykówki, rewitalizacją parkingu, no to na koniec trzeba poprawić elewację i dach. I w zasadzie mamy szkołę też dobrze przygotowaną do funkcjonowania, aczkolwiek wydaje mi się za mało na potrzeby tamtego obszaru. Jestem przekonany, że za 5 lat powiemy, że w Naramie jest, będzie brakowało miejsca dla dzieci i tutaj w jakiś sposób mogą nam pomóc tutaj Damice, ponieważ są stosunkowo blisko. Jeżeli tą szkołę na tyle rozbudujemy, to ten część tych dzieci będziemy mogli przenieść do Damic, żeby nam nie uciekały poza gminę, a jeśli nie, no to ktoś się będzie musiał zmierzyć z kolejnym pytaniem, co dalej, nie? Widoma, proszę Państwa. Widoma jest i w dobrej, i w złej sytuacji, bo z jednej strony tutaj jest duży będzie pewnie
problem z utrzymaniem dzieci z Zaborza, tak? Tak się nazywa ta miejscowość, która jest na terenie gminy Słomniki, a która w tej chwili praktycznie w całości chodzi do szkoły na Widomej, ponieważ no tutaj burmistrz nawet nie ukrywa, że zrobi remont w Niedźwiedziu, to nie robi tego po to, żeby dzieci mu wychodziły poza gminę. A więc on zapewni dowóz i będzie się starał te dzieci po prostu przechwycić. Zresztą chyba w tej chwili już zaczynają wozić dzieci z Zaborza, mówię tutaj o gminie Słomniki, a więc tutaj no, trzeba będzie naprawdę mocno powalczyć o to, żeby te dzieci nam nie odeszły. A to nie jest pięcioro dzieci, proszę Państwa. Jak dobrze pamiętam tam rozmowy ze stowarzyszeniem, no to jest tam kilkadziesiąt dzieci, które gdzieś tam pewnie chodzi do tej szkoły. W jaki sposób to też wpłynie na Poskwitów pewnie, bo tutaj mogą też wodzić Miłocić przecież, nie? A więc z tych bezpośrednich terenów, które jakby graniczą ze szkołą w Poskwitowie. No ale oczywiście tutaj jest decyzja rodziców i decyzja jak gdyby gminy sąsiedniej. Proszę Państwa, Widoma i te same problemy mają również Celina, albo może nawet większe. W tym roku dotyczą punktu przedszkolnego. Tutaj mało kto o tym wspominał, ale warto, żeby to jasno też powiedzieć. Proszę Państwa, my tam mieliśmy do tej pory dwa punkty chyba na Widomej i dwa punkty w Celinach, a Pani Dyrektor chce otworzyć trzeci, tak? Trzy były, przepraszam. Czyli były trzy punkty w Celinach i dwa punkty na Widomej. W międzyczasie się zmieniły jakieś przepisy prawa, które tam nie pozwalają na jednej decyzji funkcjonować więcej niż jednemu punktowi. No i teraz pojawił się potężny problem. Kuratorium nie wyraża zgody na to, żeby te punkty powstały. Za chwileczkę zbliża się 1 wrzesień, dzieci do tych placówek zostały zrekrutowane, a może się okazać, że od 1 września na Widomej i w Celinach nie powstaną punkty przedszkolne, czy powstaną. Pozostaną te punkty, które mają stare decyzje z 2015 roku, czyli będzie jeden punkt w Widomej i jeden punkt w Celinach. No i teraz pytanie, co z tym, czyli przekształcamy to w oddziały przedszkolne. Można powiedzieć prosty zabieg, nic się to nie różni. Tylko popatrzcie Państwo, i tutaj kieruję głównie te słowa do Państwa radnych, jaka jest dotacja na oddziały przedszkolne, jaka jest dotacja na punkty przedszkolne. Jeżeli tutaj organy prowadzące te placówki nie wezmą na siebie ciężaru zatrudnienia dodatkowego nauczyciela, to stracą na tym olbrzymie, znaczy jeżeli to zrobią, to stracą na tym spore pieniądze. Ponieważ dotacja do oddziałów przedszkolnych jest dużo mniejsza, proszę Państwa. A punkt przedszkolny nie będzie działał do godziny 14, tylko działa do godziny 16 czy 17, a więc do każdego punktu muszą być zatrudnione przynajmniej dwie osoby. I tutaj jest przed nami jakby poważna dyskusja od nowego roku, w jaki sposób to teraz rozwiązać, żeby... No, nie wyobrażam sobie, że Państwo powiecie rodzicom na przykład na Widomej, że teraz, ponieważ kuratorium się nie zgodziło na punkt przedszkolny, będziecie pracować do godziny 14, tak? No to albo ci rodzice się zdenerwują i zabiorą wam dzieci w ogóle, albo no nie wiem, no będzie afera na całą gminę pewnie za chwileczkę, bo w jaki sposób odebrać dziecko, jeżeli ktoś pracuje do godziny 16 czy 17. I tutaj proszę Państwa, to jest jakby takim argumentem za tym, bo tutaj argument kuratorium jest następujący. Oni traktują punkty przedszkolne jako próbę obejścia ustawy, i sugerują, że gmina, no bo właścicielem tego majątku jest nie organ prowadzący, tylko gmina, powinna po prostu stworzyć przedszkola. I to jest wprost tam deklarowane w każdym z tych pism, które utrzymujemy. Dlatego ten pomysł z rozbudową strychu na Widomej, no może był i dobry, natomiast w kontekście chociażby tego, że tam dzieci macie bardzo dużo na tej Widomej, w tych trzech oddziałach przedszkolnych, czy tam w jednym punkcie, dwóch punktach i w jednym oddziale, przepraszam, ja już się tam pogubiłem w tych wszystkich tutaj statystykach, że no jeżeli my tu czegoś nie zrobimy, to albo będziemy to powoli zamykać, ale pamiętajmy o tym, że w ten sposób będziemy płacić sąsiednim gminom za to, że te dzieci chodzą do innych tutaj miejsc przedszkolnych, no albo właśnie szukać rozwiązań i budować tam coś, co pozwoli tutaj te dzieci zatrzymać. Dlatego no, ten pomysł rozbudowy jest zdecydowanie dużo, dużo lepszy. Co więcej, jakby policzyć koszty modernizacji tego strychu, to pewnie wyjdzie na to samo. Zatem no, to jest chyba właściwy kierunek, żeby pójść tam w rozbudowę skrzydła i zrobić przedszkole i ewentualnie tam dodatkowe sale lekcyjne na przyszłość. To tyle, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, natomiast jeżeli chodzi o przedszkola, no to mamy dwa problemy. Przedszkole w Sieciechowicach wiemy, jak wygląda. Zlikwidowaliśmy kuchnię w tym roku.
ale nie dlatego, że się uparliśmy na to, tylko tak naprawdę nie ma żadnych podstaw przede wszystkim z zakresu bezpieczeństwa i higieny, żeby ta kuchnia w tych warunkach tam funkcjonowała. To przedszkole wymaga pełnej modernizacji. Tam trzeba przygotować nowy projekt jak gdyby adaptacji tych pomieszczeń. No pytanie, czy je rozbudowywać? Bałbym się tego w kontekście tego wszystkiego, co planujemy w innych placówkach. Bo proszę Państwa, jeżeli my w Poskwitowie, na Widomej, nie wiem, gdzie my tam jeszcze, w Damicach, będziemy rozbudowywać te budynki właśnie o punkty przedszkolne, o pomieszczenia dla przedszkoli, no to może się okazać, że budowanie kolejnego czy rozbudowywanie kolejnego przedszkola w tym wypadku nie ma sensu. Natomiast na pewno trzeba zmodernizować to, co jest i doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tam była taka liczba dzieci rekrutowana, jaka być powinna. No bo w tej chwili to mamy, co z tego, że mamy 60 dzieci, jak warunki w żaden sposób na to nie pozwalają. No i Grzegorzowice, gdzie Państwo doskonale wiecie, że mamy świetny budynek, który tylko trzeba tak naprawdę zaadaptować na potrzeby przedszkolne. No niestety myśleliśmy, że to będzie dużo prostsze, że już się uda w tym roku, ale tu przepisy są nieubłagane. Musi być, proszę Państwa, zmiana pozwolenia na budowę i trzeba przejść cały proces budowlany, tak jak z każdą inną placówką. Natomiast no, aż się prosi, proszę Państwa, żeby te wszystkie pomysły, które ma Stowarzyszenie Życzliwa Dłoń wykorzystać, no i żeby rzeczywiście to miejsce żyło. My tam oczywiście też mamy plany, żeby na piętrze powstało to centrum dla seniorów i mam nadzieję, że to jedno z drugim będzie powiązane. Natomiast ja to bym bardzo chciał, żeby w przyszłym roku to przedszkole o charakterze takim bardziej integracyjnym właśnie w Grzegorzowicach również powstało. Zatem proszę Państwa, planów dużo. Jakby to tak wszystko zsumować, to nie wiem, 40 milionów złotych wystarczy nam? Proszę Państwa, za 40 milionów złotych gmina Zielonki postawiła jedną szkołę. Myślę, że za 40 milionów złotych gmina Iwanowice jest w stanie postawić cztery. Może nie za rok, bo nie mamy budżetu gminy Zielonki, ale w perspektywie kilku lat jest to realne. Żeby już tak nie żartować, to oczywiście myślę o tych pieniądzach covidowych, które państwo polskie gdzieś tam dostanie w formie pożyczki, czy tam w innej formie z Unii Europejskiej. Te pieniądze mają być właśnie przeznaczone na tego typu inwestycje, ale żeby je otrzymać, musimy mieć projekty budowlane, proszę Państwa. Zatem kończmy to, co zaczęliśmy, a potem składajmy jeden wielki wniosek. Może się uda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie placówek oświatowych? Pani Alicja Palenia, proszę. Ja już zgłosiłam swój wniosek raz na Radę Sołecką. Uważam, że przedszkole w Ściechowicach powinno być czy rozbudowane, czy budowane. Zawsze tam było dużo dzieci, jest dużo dzieci. Wiem, że pan wójt ma inne plany, no ale ja w tym planie dziewięcioletnim, który mieliśmy złożytą w Katolikinie, złożyłam taki wniosek. Rada Sołecka to poparła. Wiem, że zebranie sołeckie to poparło też. W związku z tym no, jednak prosiłabym, żeby tą bazę o to przedszkole jednak uwzględnić w tych planach, no bo tak jak mówię, jest to budynek jest straszny, bo wiemy, znamy jak ten budynek wygląda. To jest budynek, nie wiem czy nie przedwojenny, ale na pewno bardzo stary. I remont tego budynku, nie wiem czy to też się nie mija z celem, a uważam, że przedszkole w Ściechowicach powinno być. Nikt tego pani, mogę pani przewodnicząca od razu, przepraszam, że tak ad vocem, ale myślę, że najlepiej jak będziemy rozmawiać od razu, to nikt nie mówi o tym, że nie będzie przedszkola w Ściechowicach, pani radna, to jest oczywiste. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na tą statystykę i skąd mamy dzieci, to dzieci z samych Ściechowic to nie jest 66 dzieci, tylko to są dzieci również z Grzegorzowic, z innych miejscowości, z terenu gminy. Zatem same Ściechowice nie są w stanie zapełnić tego przedszkola. To pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że na chwilę obecną nie ma tam aż takiej dużej, takiego dużego wzrostu liczby dzieci, żeby mówić, że Ściechowice nam tutaj na przykład, nie wiem, zagwarantują 3 oddziałowe przedszkole. No oczywiście można by postawić nowy budynek, bo ten się nie nadaje do remontu, w takim sensie, że jego rozbudowa chyba nie ma większego sensu. Zresztą ta działka na to nie pozwala nawet.
No pewnie można by to przenieść gdzieś przy szkole, no mamy tam jakieś tereny, można by wszystko zrobić, no tylko no pytanie, co jest w tej chwili ważniejsze. Ale ja nie mówię, że no ale pani radna, to są kwestie no 9-10 lat, no to tutaj wiadomo, może się okazać, że za 4 lata trzeba będzie tą koncepcję dotyczącą funkcjonowania oświaty radykalnie zmienić. Nikt z nas tego tak naprawdę nie wie. No popatrzcie państwo, kilka lat temu mówiliśmy o tym, że szkoły mają bardzo mało dzieci i w ogóle pod znakiem zapytania jest możliwość ich funkcjonowania, tak? No Damicy są tego najlepszym przykładem. Jak ja zaczynałem bycie wójtem, to mieliście ponad 100 dzieci raptem, tak? A więc po 5 latach jest 200 dzieci. Nie, 148. Jak zaczynałem być wójtem, było 148? Nie, 195. 200 dzieci w szkole? Tak, z przedszkolem. No tak, no, ale ja... No ale traktuję to en bloc. Jeżeli dzieci chodzą do przedszkola, to potem pójdą do szkoły. Jeżeli to jest ten sam budynek, to patrzymy przez pryzmat całości. Tego nie można rozdzielać w żaden sposób, nie? A więc nie wiemy, co będzie za 5 lat. Skupmy się na tym, co jest w tej chwili najistotniejsze i najważniejsze. A najważniejsze to jest zrobienie właśnie, konieczna jest w tej chwili rozbudowa Damic, to jest super pilne. Poskwitow i Widoma. To się wydają no, w tej chwili najważniejsze jakby takie działania inwestycyjne, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to te dzieci nam po prostu uciekną. I na tym tylko i wyłącznie stracimy. Ja tego nie kwestionuję, bo rozumiem, że każda miejscowość chce się rozwijać, jak są potrzeby, trzeba się rozwijać, tylko nie chodzi o te plany już takie dalsze. Nie mówię, no ale po co robić projekt dzisiaj, jak będziemy go realizować za 5 lat? No dobrze, albo za 10? No po co? Pani dyrektor, pani radna, doskonale pani wie, że gdybyśmy salę gimnastyczną dla Siechowic projektowali dzisiaj, to ona by wyglądała zupełnie inaczej. A zaprojektowaliśmy salę gimnastyczną 6 czy 7 lat temu i niektórzy mówią, że postawiliśmy kurnik. No, no i tak to jest. No. Ona nie odpowiada w ogóle rzeczywistości dzisiejszej. Nie? W takim razie myślę, że mieszkańcy są zadowoleni i dzieci z tego kurnika. Ale oczywiście, że tak. No, lepszy kurnik nic. No, ale no, zawsze to będzie traktowane, że dlaczego gmina sąsiednia ma coś ładniejszego, a my coś w stylu no, lat 80. Nie? To róbmy to, co jest najistotniejsze w tej chwili. Już? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. A zatem, drodzy państwo, wysłuchaliśmy pana przewodniczącego Komisji Oświaty, wysłuchaliśmy państwa dyrektorów przedszkoli, stowarzyszeń i uważam, że wszystkie placówki oświatowe, i łącznie z przedszkolami, są gotowe do otwarcia nowego roku szkolnego i w tym miejscu chciałbym w imieniu całej Rady złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby ten nowy rok szkolny owocował wiedzę, którą przekażecie tej młodzieży, żeby ta młodzież w całej gminie, proszę również przekazać od Rady, żeby chłonęła jak największą wiedzę, żeby były tą wiedzą się pochwalili tak nauczyciele, jak i dzieci. Myślę również, że przekazać również wszystkiego dobrego dla pracowników szkół, tych technicznych, żeby te szkoły przez cały rok mogły działać spokojnie. Myślę, że tej pandemii już może nie będzie i będziemy mieli łatwiej te rzeczy robić. Dlatego jeszcze raz wszystkim nauczycielom, dyrektorom, uczniom życzę wszystkiego dobrego w nowym 2001 na 2020 rok, ten rok szkolny. Drodzy państwo, przechodzimy do punktu następnego podjęcia uchwały, jeżeli byście panie chciały. Bardzo proszę, to chwileczkę. W każdym razie przechodzimy do punktu 5. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Iwanowice na rok 2021 numer 28/278/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021. To będzie wprowadzał pan burmistrz, bardzo proszę.
Zmiany budżetowe, tak. Szanowni Państwo, dokonujemy zmian w budżecie w związku z dodatkowymi środkami, które trafiły do budżetu. To są pieniądze, które otrzymaliśmy, proszę Państwa, z PCPR-u na dostosowanie budynku Urzędu Gminy do obsługi osób niepełnosprawnych w kwocie 9 835 zł. To są pieniądze, które otrzymywaliśmy z Ministerstwa Oświaty jako część subwencji oświatowej na wyposażenie pracowni w szkołach w Widomy i Damicach w kwocie 141 468 zł. I to są pieniądze z Funduszu Sołeckiego, czyli to jest zwrot, proszę Państwa, za realizację tego Funduszu Sołeckiego w roku ubiegłym w kwocie 134 312 zł, które, jak Państwo tu widzicie, są podzielone na dochody bieżące w kwocie 26 tysięcy i dochody majątkowe w kwocie powyżej 107 tysięcy zł. W sumie dochody zwiększają się, proszę Państwa, o 285 tysięcy zł, a cały plan dochodów budżetu po zmianach będzie wynosił powyżej 53 milionów zł. Jeżeli chodzi o wydatki, no to one się wiążą, proszę Państwa, z tymi dochodami, o których wspomniałem powyżej. I tak, Fundusz Sołecki przekazujemy w kwocie 20 tysięcy na wydatki bieżące związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami. No tutaj mamy, proszę Państwa, już na chwilę obecną bardzo wysoki poziom wydatków, brakuje środków w budżecie, stąd konieczność dołożenia tam tej brakującej kwoty. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki z Funduszu Sołeckiego, to 70 tysięcy planujemy na rozbudowę dróg gminnych. Tutaj mamy wpisane w tej chwili dwie drogi w Iwanowicach Dworskich, ale tak jak mówiłem Państwu na komisji, być może to ulegnie zmianie. Zobaczymy, jakie środki otrzymamy tutaj od ubezpieczyciela, bo mamy też kilka dróg, które zgłosiliśmy do ubezpieczalni z racji tego, że zostały zniszczone na skutek ulew. Kwotę, proszę Państwa, 25 tysięcy chcemy dołożyć jeszcze do rewitalizacji rynku w Sieciechowicach, głównie z przeznaczeniem na kwestie związane tutaj z terenami zielonymi, które tam jeszcze trzeba zagospodarować. Ponadto, proszę Państwa, a i resztę tej kwoty, czyli 10 tysięcy, przepraszam, 15 tysięcy złotych przeznaczymy na wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej. Tam brakuje, proszę Państwa, w GOPR-ie pieniędzy na ten cel, a więc tam nastąpi przesunięcie 10 tysięcy złotych z wydatków bieżących, które są przeznaczone na świadczenia, plus te nasze 15 tysięcy złotych, to pozwoli w kwocie 25 tysięcy dofinansować właśnie te wydatki na te dzieci w pieczy zastępczej. No i to, co nam zostanie z Funduszu Sołeckiego, czyli kwotę powyżej 4 tysięcy złotych, przekażemy, proszę Państwa, na wydatki promocyjne. Natomiast w oświacie mamy, proszę Państwa, jedną zmianę, czyli te 141 tysięcy przeznaczamy na doposażenie szkół, czyli to, co było po stronie wydatków, wprowadzamy po stronie dochodów. To w zasadzie wszystkie zmiany, proszę o przyjęcie tych zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego komisji wspólnej. Komisje, które na posiedzeniu dzisiejszym były za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest z Państwa radnym sobie? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania.
sprawie wiele pieniędzy finansowych gminy Iwanowice na lata 2021-2035. Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, w wieloletniej prognozie finansowej będą dwie zmiany. Pierwsza zmiana dotyczy terenów w Sieciechowicach, gdzie obecnie mamy tam siłownię. Tam musimy założyć, proszę Państwa, wydatki związane z odrolnieniem tego terenu. I do 2025 roku tutaj Pani Skarbnik wprowadziła już te wydatki, które będą co roku płacone z racji odrolnienia. I mamy, proszę Państwa, podpisaną umowę dwuletnią na dowóz dzieci do ORF-u w Miechowie i ona również jest wprowadzona do WPF-u. To są dwie zmiany. Bardzo proszę o przyjęcie. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, musimy niestety ten projekt jeszcze dofinansować w zakresie tutaj koordynacji bieżącej z racji tego, że nie udało się go w pełni zrealizować. Cały czas nie możemy dać dotacji na 4 piece z racji tego, że nie są zrobione audyty. Projekt został wydłużony do końca roku, zatem w tej uchwale, którą jak tu widać już procedujemy po raz enty, no pojawiła się nowa kwota na rok 2021. To wynosi 6670 zł i bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Wspólnej. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Burmistrz Skaradny chciałby jeszcze zabrać. Nie widzę. A zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Iwanowice na dofinansowanie wydatków bieżących na ochotniczej straży pożarnej. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Proszę Państwa, w związku z tym, że cztery jednostki z terenu naszej gminy starały się o dofinansowanie zewnętrzne w innych instytucjach, to chyba był głównie powiat krakowski. W formie wkładu własnego chcemy im udzielić dotacji na to, żeby zakupili to, co planują. Tutaj, jak Państwo widzicie w załączniku, mamy wymienione konkretne zakupy i które to są jednostki. Jest to kwota 8100 zł i to jest OSP Celina, OSP Zalesie, OSP Maszków i OSP Narama. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Komisje były oczywiście za przyjęciem projektu uchwały. Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań w środowisku gminy Iwanowice. Proszę,
informację o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2020-2021. W tej informacji znajdą Państwo dane dotyczące liczby uczniów w szkole podstawowej, w oddziale przedszkolnym, w przedszkolach, w grupach przedszkolnych, które są zorganizowane na terenie gminy Małowice. Znajdują się również informacje dotyczące etatów nauczycieli, podziale na ich awanse zawodowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, magisterskie oraz inne. Są wskazane również etaty wsparcia w każdej ze szkół. Dotyczą one świetlicy, biblioteki, logopedii, psychologii, pedagoga. Jest tutaj również informacja na temat finansowania gminnej oświaty. W roku 2020 udział wydatków na zadania oświatowe w wydatkach budżetu, wydatkach bieżących to 35%, a więc mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Zauważony jest minimalny spadek kosztów oświaty przy wysokim wzroście wydatków budżetu, a subwencja aktualnie finansuje nam 63% tych wydatków na oświatę. W 2020 roku dotacja do oświaty była minimalnie mniejsza niż w roku 2019, a koszt utrzymania ucznia w szkole samorządowej jest znacznie większy od kosztu utrzymania uczniów w szkole podstawowej, w szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Na osiągnięcia dotyczące konkursów zewnętrznych, wewnętrznych w poszczególnych szkołach. Szkoły pokazały również, jakie w danym roku, w tym roku szkolnym omawianym były starsze i kontrolne. Bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję. Panie Przewodniczący Komisji Wspólnej. Komisja za przyjęciem projektu uchwały. Przechodzimy do 11. punktu 11. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na prowadzenie ścieków na terenie gminy Małowice oraz przekazanie go do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody w Polsce. Panie Przewodniczący. Panie dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, musimy powtórzyć znowu tę procedurę, gdyż poprzednio przygotowany przez Radę projekt opracowany przez naszą spółkę, przedsiębiorstwo nie uzyskał pozytywnej opinii Wód Polskich. Kilka błędów zostało wytkniętych, które w ocenie tego organu regulacyjnego należało poprawić. I ponownie, proszę Państwa, musimy ten projekt z tymi poprawkami, mam nadzieję, że będzie teraz w porządku, przekazać do zaopiniowania Wodom Polskim dopiero w momencie, kiedy otrzymamy pozytywną opinię, już ostateczny regulamin, który będzie obowiązywał na terenie gminy Państwa, będziemy uchwalali. Na razie przekazujemy znowu do zaopiniowania Wodom Polskim.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Wspólnej. Komisja do za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać? Nie widzę. A zatem proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/182/2020 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Iwanowice na lata 2020-2024. Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w czerwcu tego roku otrzymałem przez Prokuraturę Rejonowej w Krakowie pismo, gdzie nam zwrócono uwagę, że uchwała, która została przyjęta w styczniu 2020 roku dotycząca właśnie tego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iwanowice zawiera błędy i braki. Bardzo konkretnie wskazano tutaj, czego to dotyczy, a więc ta uchwała jak gdyby modyfikuje tamtejsze zapisy. Ja wymienię może kilka, nie będę tutaj wymieniał szczegółowo, czyli tutaj zwracam uwagę na to, że w paragrafie 4 brakuje zapisów dotyczących prognozy wielkości i stanu technicznego lokali. W paragrafie 5 brakuje zapisów dotyczących planu remontu i modernizacji posiadanych lokali. Jak Państwo zobaczycie, zmieniającą się uchwałę, te wszystkie właśnie zmiany zostały wprowadzone i tak naprawdę stosujemy do tej uchwały, do tego, co tutaj prokuratora zwróciła uwagę. Dziękuję bardzo, Pani Burmistrz. Pan Przewodniczący Komisji Wspólnej. Komisja do za przyjęciem projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, ale proszę o głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 232-3 położonej w miejscowości Danice, gmina Iwanowice. Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, mieszkanka Iwanowic w Przewidni, która ma działkę na terenie naszej miejscowości Danice, która jest od lat wykorzystywana pod drogę gminną. To jest droga, proszę Państwa, łącząca Iwanowice z Danicami, która jest na drogi góry w górę, która nas nazywa to przyszłe. Nie ma nazwy. Na tej dolnej części, proszę Państwa, ta fragment tej drogi jest położony właśnie na drogocie prywatnym i Pani zdecydowała się to przekazać po wieloletnią wiznę, zatem bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Będziemy reagować. Dziękuję Pani Burmistrz. Proszę Pani Przewodniczącego Komisji Wspólnej. Komisja wyjaśnia oczywiście za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję uprzejmie. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie wójta gminy Iwanowice dotyczące działalności gminy samorządowej w miejscowości Biskupice gmina Iwanowice. Proszę o zabranie głosu Pani Przewodniczącą Komisji Skargi. W dniu 26 lipca 2020 roku do Biura Rady wpłynęła kolejna skarga dotycząca uciążliwości gminy samochodowej. Skarga była rozpatrywana już przez Radę na Komisji oraz sesji Rady Gminy. Przez Radę Gminy podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi. Jednakże w skarce, która wpłynęła ponownie, wskazano nowe okoliczności. Zatem podlegała ona ponownemu rozpatrzeniu. Skarga była ponownie analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16 sierpnia 2021 roku, w którym udział wzięła również skarżąca. Następnie Komisja Skargi Wniosków i Petycji wypracowała projekt uchwały, który omówił Pani Wysoka. Tak, dziękuję. Tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca, wracamy do tej skargi dotyczącej działalności linii samochodowej w miejscowości Biskupice, a to z tego względu, proszę Państwa, że po raz kolejny skarżąca zwróciła się
ze skargą do Rady Gminy i podniosła nowe okoliczności, które pozwalały na to, aby tę skargę ocenić, aby to pismo ocenić jako nową skargę i rozpatrzeć. Proszę Państwa, to były dwa wątki nowe zgłoszone, na których tutaj zmiany uchwały się komisja skupiła. Po pierwsze, mówi proszę Państwa o zarzucanych oskarżonych nieprawidłowości w zakresie wydawania zgody na zjazd do gminnej. Tutaj wspólnie z panem Pawłem Marczykiem, który zajmuje się tym tematem, że sprawdzaliśmy procedurę, sprawdzaliśmy decyzję, która została wydana osobie, która prowadzi tą zmianę. No tutaj gminy stwierdzono na podstawie prawidłowości. W związku z tym ten argument należy uznać za dobrą zasadą. Ponadto skarżąca wskazywała tutaj na pewną stronniczość rady, a to z tego względu, że jedną z radnych jest osoba, która łączy się z kierownictwa z właścicielem linii. To tutaj, proszę Państwa, trzeba zwrócić uwagę, że pani radna nie jest członkiem Komisji Spraw Wniosków oraz Petycji, ani też nie głosowała poprzednio, jeśli chodzi o zasady skargi. Wstrzymywała się od głosowania, więc ten argument jest niezasadny. W związku z tym komisja na ostatnim posiedzeniu, w dniu 16 sierpnia, wypracowała projekt, który mają Państwo teraz przygotowany i wnoszę, proszę Państwa, o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Przewodniczący Komisji Wspólnej. Komisji były za przyjęciem projektu uchwały. Jeśli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem proszę o głosowanie. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia skargi na działalność gminy Mianowice dotyczącej przełączenia do kanalizacji nieruchomości położonej w miejscowości Sieciowice gmina Iwanowice. W dniu 27.2020 roku do Biura Rady Gminy wpłynęła skarga Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność gminy Iwanowice dotycząca przyłączenia do kanalizacji sanitarnej położonej w miejscowości Sieczkowice. Temat był już poruszany na posiedzeniach komisji oraz sesji Rady Gminy. Rada podjęła uchwałę w danej sprawie, jednak zgodnie z pismem wojewódzki skargę należy rozpatrzeć ponownie. Skarga została ponownie rozpatrywana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16 sierpnia 2021, na którym obecna była skarżąca. Następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wypracowała projekt uchwały, który omówi pani Mercedes. Tak, dziękuję bardzo, proszę Państwa. Faktycznie znowu wracamy do kolejnej skargi. Tutaj los tej skargi były takie, że skarżąca po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia skargi, czyli po otrzymaniu uchwały, którą znowu to skargę zadać zasadną. Zwróciła się, bo to nawet nie może nawet odwołanie, bo tak bo skargi odwołanie nie przysługuje, ale zwróciła się do wojewody z takim pismem, którym wskazała na pewne uchybienia w procedurze rozpatrywania tej skargi. I otrzymaliśmy pismo od wojewody, w którym wojewoda poprosił o jej ponowne rozpatrzenie i bardziej dogłębne zbadanie tematu. Tak jak powiedziała pani przewodnicząca, 16 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji, na które została skarżąca zaproszona. Przedstawiła swoje argumenty, również pan wójt przedstawił, jak to wygląda na stronie. Był również obecny pan prezes
zgłaszany przez Radę Gminy na komisji oraz sesji Rady Gminy, aby ponownie zbadać zasadność skargi przewodniczący Rady Gminy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ja, jako przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji, złożyliśmy wizytę u skarżącego w celu ustalenia źródła niezadowolenia oraz wniesienia stosownych zmian we współpracy skarżącego z ośrodkiem. Skarga została analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 16 sierpnia 2021 roku. Tak jak do pani przewodnicząca wskazała, co wymagamy z tą skargi wejdzie do miejsca na mieszkania skarżącego, gdzie zostały przyjęte ustalenia dotyczące zadowolenia oraz wniesienia stosownych zmian skarżących na ośrodku. Podobnie treść ustawiono na dało oświadczenie o którym się wydać, czy wymienione oraz czy warunki, które mają spełnić. Dodatkowo ustawiono zrealizowane projekty, czy wysłanie tym wskażące cenie, uzyskanie oświadczeń, wszelkie przekazanie informacji dla niego przekazane w sposób zrozumiały, a także zrozumienie wniosków wniosków i roszczeń. Są dodatkowo życzenie, by także wskazać warunki, które mają. Jaki źródeł niezadowolenia oraz zmiany, które chciałbym wnieść w współpracy. Wobec tutaj skarżącego poczynione zostały już stosowane odpowiednie działania mające na celu zwrócenie większej uwagi na potrzeby. Zgodnie z wypracowaniem socjalnym wydanie świadczeń pracy socjalnej. Wszelkie nowe oferty, które wpływają do ośrodka, a które odpowiadają potrzebom, dodatkowo na posiedzeniu komisji skarg wniosków zostały szczegółowo przedstawione wnioski na przekładzie pod prawami skargi. Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym skarżący nie jest zainteresowany oferowanym wsparciem, a pomocą uzyskuje od środowiska lokalnego, jest dla niego wystarczająca. Biorąc pod uwagę ustalenia na koniec. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący komisji wspólnej. Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję uprzejmie. Proszę o głosowanie. Przechodzimy do punktu 17. Punkt ten, który zgłosiłem ja na powołanie tej komisji doraźnej, więc przeczytam treść uchwały. Powołuję komisję doraźną do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców z dnia 18 sierpnia 2021 o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2020 roku. O referendum lokalnym, Dziennik Ustaw 2019, pozycja 741. W skład komisji weszli pani Elżbieta Morek, pani Jolanta Ciaranek, Wiesława Musiałek, pani Sebastian Rosa, pani Katarzyna Pałka, pan Mirosław Rosa i pan Paweł Adamek. Czy rozumie, że radni wyrazili zgodę na to, żeby być w tej komisji? Tak, tak. Paragraf 2 tej uchwały z tytułu prac poniesionych w posiedzeniach komisji jej członkowie nie będą pobierali dodatkowego wynagrodzenia. Paragraf 3
Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Pani mecenas, bardzo proszę. Tak, panie przewodniczący, jeżeli można, to ja dopowiem króciutko, o co chodzi z tą uchwałą. Tak jak państwo zapewne pamiętają, do Urzędu Gminy wpłynęła najpierw informacja o zamiarze przeprowadzenia referendum. Inicjatorzy poprosili o liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania. Na tej podstawie obliczyli ilość głosów, które muszą zdobyć, podpisów, które muszą zebrać, aby taki wniosek o referendum już złożyć właściwy. Uzyskali informacje o liczbie wyborców, no i 18 sierpnia bieżącego roku wpłynął ten już wniosek z podpisami. W związku z tym ustawa o referendum lokalnym nakazuje w tym momencie taką procedurę, że pan wójt przekazuje wniosek do organu stanowiącego, czyli w naszym przypadku do Rady Gminy, i Rada zobowiązana jest ze swojego grona wybrać członków komisji doraźnej do sprawdzenia właśnie, czy ten wniosek jest zasadny do oceny merytorycznej i formalnej też tego wniosku. W związku z tym, no, muszą państwo powołać tą komisję po to, aby móc nadać sprawie dalszy bieg. Dlatego konieczne jest podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś pytanie jeszcze do tej uchwały? Nie widzę. Pan przewodniczący Komisji Wspólnej? Komisje były za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Takich nie było. A więc przechodzimy do punktu 19. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos? Pani radna Siedziechowicz, proszę. Ja z podziękowaniami. Chciałam podziękować Radzie Gminy oraz panu wójtowi za środki, które znalazły się w budżecie na sfinansowanie inwestycji pod tytułem rewitalizacja rynku w Siedziechowicach. Dziękuję panu wójtowi za dogłębne zaangażowanie się w wykonanie tego, bo rzeczywiście bardzo często był, doglądał tego, jest to zrobione bardzo elegancko. Dziękuję za to, że została też zrobiona renowacja kapliczki, która oczywiście nie była w tym projekcie, a pan wójt zrobił wszelkie starania, żeby ta kapliczka została też wyremontowana. Rynek jest bardzo pięknie oświetlony, no, nie wiem, z jednej widzę, tam było widać, jak ładnie jest oświetlony ten rynek. W związku z tym chciałabym zaprosić wszystkich państwa, żebyście osobiście mogli przyjść, zobaczyć, usiąść na jednej z ławeczek i zachwycić się tą inwestycją. Jeszcze raz serdecznie dziękuję radnym oraz panu wójtowi. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Już nie chcę mówić. Proszę bardzo, pani. W temacie tej komisji nowo powołanej, bo moja propozycja jest taka, żebyśmy się dzisiaj na parę minut po sesji spotkali i ustalili, wybrali spośród siebie przewodniczącego i ustalili pewne kierunki działania na najbliższy czas, bo czas nas jak gdyby tutaj obliguje do tego. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, no jak słyszeliście już od pani radnej z Siedziechowic, inwestycja duża, która była renowacja rynku w Siedziechowicach, została zakończona. Nie proszę zauważyć, że rzeczy, które w tym roku zostały rozpoczęte, zaczynają zbliżać się ku końcowi. I tu dzięki panu wójtowi te odbiory będą przyspieszane i myślę, że wszystkie te zadania, które zostały zaczęte, będą wykonane. No te, które już nie da rady, to na pewno nie, bo z jednej musieli zrezygnować, tak jak my wiemy, od tej kanalizacji, ale myślę, że te resztę rzeczy, tak jak rynek w Iwanowicach, będzie coraz piękniejszy, coraz ładniejszy, te miejscowości naprawdę stają się piękne. Tak. Czy jeszcze ktoś? Nie. Przechodzimy do punktu następnego. Zamykam 24. sesję Rady Gminy.